O, kawałek pięknej przyrody z łowiska karp w dolinie. Po raz pierwszy jako Genesis chyba zawitaliśmy na tym łowisku. W życiu tutaj jeszcze nie byłem. No, jak na pierwszy raz, sympatycznie to wszystko wygląda. Postawiliśmy zestawy sobie na głębokości 2,5 metra. Tutaj bardziej na 3 metrach. No i tak wygląda reszta łowiska. Oczywiście zasuwamy z tematyką Genesis. I oczywiście pomaga nam w tym DNA Carp Fisher Finder. Sprawia się fajne łowisko. Tylko wieczne. Muszę przyznać, że wieczne. Jedzonko. Później wytłumaczę, co my tutaj mamy. Na pewno kąsy, kulasy, orzeszki, tygrysie i łódeczka zasuwa w punkcik. Niedaleko mamy 20 metrów do celu. Łowisko karp w dolinie. O, już mówi nam, że 10 metrów do miejsca. Już na nas krzyczy: panie wędkarzu, uwaga, zaraz będzie rzut. Oj, robimy rzut, cyk. Tam trochę jarzębia zrobimy, bo to nęcenie. Trochę pokręcimy się, tak żeby nie wpadło w punktowo. O, i co? I naciskamy. Ciach. Już zanęcone. Tak to się odbywa. I płynie. Aż banalnie nudne. Ale mega skuteczne. Bum. Ciach. Kolejną miejscówkę nęcimy. Punkt 5. Na przykład tu mam zostawione. I go. I pomyka. Tak to wygląda u mnie. Później napiszemy. Powiemy, co daliśmy za nanętkę. Ale na pewno to były metod federki. Jakiś Genesisa oczywiście. I podejmujemy próbę. Witam serdecznie Państwa. Za mną łowisko karp w dolinie. No, od półtorej godziny tutaj już po nęceniu, po zrobieniu jedzonko, po pierwszej wywózce. Zanotowaliśmy już pierwsze branie. Niestety przywitało mnie pierwsze branie i też również pierwszą spinką tej wody. No ale coś chciałbym powiedzieć Państwu na temat dzisiejszej taktyki, jaką przyjąłem, jeżeli chodzi o nęcenie. Nęcenie mianowicie składa się baza z dwóch metod miksów. Jest to oczywiście retrobin na tą zimną wodę. Jest to oczywiście halibut. Retrobina, dwie paczuszki dałem, co by tak troszeczkę piekło zalane. Oczywiście jest to wszystko ananasikiem, CSL-kiem. Do tego wrzuciliśmy oczywiście bardzo dosyć sporą ilość krilla, 2 mm. No i markowy produkt tegoroczny. Płatki, które są sprasowane, kukurydziane. Wystarczy je dobrze najpierw wodą namoczyć troszeczkę, albo CSL-u wystarczy nalać i już super pracują same w sobie. Polecam, sztandarowy produkt firmy Genesis. Wydaje mi się, że bardzo skuteczny i każdemu się sprawdzi na każdą wodę. Do łapania używam oczywiście
kozaka naszej firmy, czyli Bloodworm, moja ulubiona firma, znaczy kulka, także polecam ją. Oczywiście orzech tygrysi i oczywiście banana ananas. Zapomniałem powiedzieć, że tu też dodałem pelet 16 mm trzosnek, mieszankę kolorystyczną trzosku i orzecha tygrysiego, który też kupiłem z firmy. I wcześniej sobie go ugotowałem, przygotowałem, on już mi tam miesiąc w domu się tam produkował, fermentował i do tego orzeszka dodałem przypraw korzennych do piernika. Super się sprawdzają, jak w zeszłym roku testowałem, miałem bardzo niesamowite efekty. Oczywiście do tego wszystkiego używam łódki DNA Carp, która no, po naciśnięciu dwóch przycisków, już znalezieniu sobie, zamarkerowaniu miejsca, naciskamy dwa przyciski, no i za każdym razem mamy niesamowitą powtarzalność, ciągle w to samo miejsce wywozi. Podejrzewam, że to będzie klucz do większości sukcesów, które w tym roku postaram się osiągnąć. Mianowicie jedzonko wygląda tak. Proszę zobaczyć. Jest to niesamowity syp różnych frakcji. Super sprawa. No i co do tego, zestawik taki Runny Rig na miękkiej pleciące. Zauważyłem, że na dnie jest dużo moczarki. O, proszę, jest ryba. Ale rolada. Jest rolada. Sobie tutaj pokombinujemy może. Branie na... Ojej, ale szarpie. O, ładny karp chyba. Zobaczymy. No, cieszymy się na razie. Jest druga rolka dzisiejszego, takiego potężna rola. Może tym razem się nie wypnie. Mówię, konik na razie, mój ulubiony Bloodworm, jest ustawiony na 3,5 metra, tam wywiozłem na metr. Mam drugie miejsce zrobione na 2 metry, no i tutaj trzecie miejsce zrobione na 3 metry. W sumie jak widzicie, w krótkim czasie dwie roleczki, jeden kij na stojaku. Także po mega wyczerpującej walce, kol ze 124 metrów tam prosto z zatoki, zestaw postawiony na metrze, zauważyłem, że tam woda ma 12 stopni, nareszcie jeziora 8, 9, taktyka się sprawdziła, CSL-em, ananaskiem spaskudziłem rybkę i mamy pierwszego karpia z doliny. Karp w dolinie, łowisko. Nieduży karp, ależ to końca waleczny, proszę, nawet teraz zobaczcie. On jeszcze teraz chce ze mną tutaj walczyć. Stryknij mi tam jeszcze foteczkę z góry, ładnie. Dziękuję. Proszę zobaczyć, oka nie ma z jednej strony już. Nie ma oka. Wybite, nie wiem co się stało. Może ktoś go kiedyś spotka z prawej strony. Nie ma oka. Skusił się na jednego popka. Jednego popka. Ananasek. O, dziękuję kolega. Kolega jak zwykle dba o mnie. Jest prawą moją dłonią. Skusił się na następny, tam już się domaga. Ananaska, jak powiedziałem, naszej firmy. Ciepła woda, wszystko gra. Zdezynfekujemy. Zważymy. Tu sobie przygotowałem taki aplikatorek, co by sobie nie paskudzić łapeczek. Proszę, może jeszcze raz prezentacja. To może leszcze jakieś albo coś, ale tam mam dumbbellsa, to nie wiem czy tam wyjdzie ta. Proszę. No i może pokażemy go od strony oczka. Oczka wybitego, oczka, którego nie ma oczka, ma tylko taki jakiś, proszę. A no, patrzę się maluszku. Zaraz zobaczymy ile waży maluszek, piękny. Oj, 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 maseczki nie mam, dałbym ci buzi. Przecież to system okres koronawirusa. Zobaczymy ile ma pierwszy karp w dolinie. Wytarujemy sobie. Znaczy wytarujemy. Pewnie mata waży około 1,5 kg, kilo 800 ostatnio patrzyłem. Także zobaczymy ile posiada. Epa! Malutki był malutki, ale proszę bardzo.
Ile tam ma, kolego? 7800. No, 7800, no to powiedzmy 6 kilo na karpika z karp, z łowiska karp w dolinie. Pięknie. No co, wypuszczamy i lecimy po następnego, bo jak widzicie Państwo, została jedna wędka, która też coś tam już piszczy. Trzeba sprawdzić. Bierz kamerkę i wypuszczamy. Dawaj, Dima. Nagrywaj. Aha, żywiutkie, naprawdę żywiutkie ryby waleczne z pięknej wody, proszę. Wyjdź powiększy. Genesis. Tak szybko z nim podoczyć, tak delikatnie poszedł do ziemi. Kroczki wtedy wykopałeś? No i elegancko, i to mi się podoba. Nie kichaj. Śmieję się, bo czas koronawirusa dotyka nas wszystkich i no niestety trzeba gdzieś sobie radzić jakoś. Ale ja już w domu psychicznie nie wytrzymywałem i powiedziałem, że nie wiem, co zrobię, jak nie pojadę na te ryby. I jednak miałem rację, nie wiem, ile będzie mnie to kosztowało. Mam nadzieję, że nic więcej poza opłatą na łowisko. Ryzyko. Jest piękna ryba. Podejrzewam, że pierwsza dwucyfrówka po 2 godzinach. Ależ piękny rybsko. Proszę, proszę. Co on tam robi? Jest pięknie. Dobra, kolego, pomalutko. O, wyciągamy go. Wyciągamy. I... opa. O, wracamy. Tam jest. Wyciążku. Wracamy tam. Mamy kolejnego karpika, zaledwie 5 minut, max 3 po wywiezieniu. Spróbujemy to jeszcze tak ustawić. Proszę. Ale pijawek ma. Pościągamy mu pijawesy. I bzunio. Karp w dolinie. Łowisko karp w dolinie. Niesamowite waleczne rybki. Dałbym ci buziaka, ale... nie mam maseczki. Ojejku. Półtorej godziny na rybach. Dwie rybki. Ananas. Genesis. I dobra taktyka. Proszę. Skutkują. Nie chcę się dać skubany. Się spienił troszeczkę, ale... przepraszam. Jest elegancki, dziękuję. Zobaczymy, ile waży. Jeszcze za szybciutko. Zobaczymy. Proszę Państwu, mówię. 10,5 kilo, czyli 8,70. Może być.
O, skrubany jak klapie. O, a co, nie ma lekko. O, idź, mówię, już coraz wyżej, pniemy się w górę. Nie ma bucyfrówki. Mój pod bucyfrówki. Szczęśliwy łowca. No i Dima. Z powodu, że troszeczkę siadła mi łapka po ostatnim karpie, który był 2 minuty temu, jest następny. Jednak łowisko karp w dolinie ma swoje plusy i minusy. Dopóki nie próbowałem, nie zmieniałem kulek, nie było brań. Jeżeli zacząłem kombinować, trafiłem, ustawiłem i lecimy z tematem. Następna ryba. Karpik, karpik, co? Karacho. Ryba. Na ananasa. Ale z maseczką. No, mój sprzęt. Jeszcze zaraz ci spsikam wędkę zdezynfekuję, bo zapomniałeś rękawiczek, a mówiłem ci, ale no szybka akcja. Się pojałasiły jak zwykle. Dzisiaj trafiony ananasik. No i Dima holuje. Nie zdążyliśmy nawet wywieźć. Łódka stoi. Dopiero jeden zestaw wywiozłem, już następna ryba idzie. Aj, Dima, Dima. Pokaż, to jest ta wyczekana, tak? Tak. Tak. Ta pierwsza w tym sezonie. I oby ostatnia na mój sprzęt. Ale widzisz, bawisz się świetnie i tak trzymaj. Masz czas. Zobaczymy się z Państwem po przerwie. Witam serdecznie z łowiska karp w dolinie. Może teraz coś na temat mojego przypłonu, który postanowiłem sobie tutaj przetestować. No i jak na razie sprawdza się superancko, chociaż rybka jedna wpłynęła mi w zaczep. No i niestety też straciłem i przypłon, i rybkę, ale dobrze, że tak przy samym haczyczku się zerwała, ale po prostu gdzieś tam są jakieś krzaki i nie mogłem tego wydostać. Reasumując, wracając do budowy zestawu. Używam plecioneczki Tuareg. Jest to brązowa czarna plecioneczka z powodu, że dno tego łowiska jest piaszczyste. Także troszeczkę w tym deser odcieniu postawiłem i sprawdza się w zupełności. Co tu wykombinowałem? Zestaw generalnie można powiedzieć wygląda jak Ronnie Rig, ale Ronnie Rig generalnie jest łączony na fluorokarbonie. Ja tu zastosowałem miękką plecionkę, bo chciałbym, żeby to się tam lepiej poukładało, żeby w tym momencie rybka też nie mogła tego zauważyć. Dlatego postanowiłem na miękką plecionkę i zestaw w dalszym ciągu zrobiłem na zasadzie Ronnie Rig. Może pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Używam długiego haczyka, małego. Szóstka haczyk, bananek, taki długi. Plecioneczka 20 metrów, 25 lb. No i lecimy. Od dołu, standardowo, jakby ktoś nie wiedział. Od dołu zasuwamy. I kręcimy. I kręcimy. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. A robimy tam dosyć dużo tych owoi i wracamy. Standardowo zostawiamy sobie odcineczek. Robimy chlap. Korzystamy z ząbków. I na tym etapie plecioneczkę odkładamy. Przelatujemy od góry. Naciągamy. No i mamy, można powiedzieć, zestaw haczyk przywiązany, ładnie plecioneczka się układa, zaciągamy na tym etapie, robimy sobie dystansik sobie zrobię taki,
robimy podwójny węzełek sobie, lecimy na szybkości, bo nie ma co czekać, jednej wątki nie ma w wodzie. Rybkę straciliśmy, widzę, że resztę wędek chwilowo się uspokoiło, pewnie z powodu, że straciliśmy rybkę, dlatego się wystraszyła reszta towarzystwa, ale zaraz tam wrzucimy troszeczkę naszego The Best papunio, o którym mówiłem wcześniej, i będzie, podejrzewam, wszystko w porządku. Proszę bardzo, już mamy prawie zestaw przywiązany, obcinamy końcóweczki nożykiem, bo sorry. I teraz, posiadając tak przywiązany haczyk, co robimy? Używamy takich krętliczków, takich wkręteczek i takich gumeczek. Jeszcze raz, może zaraz to pokażę na haczyku, ale najpierw pozwolę sobie to założyć. Bierzemy jednego takiego delikwenta wkrętaczka i zakładamy sobie ciach i już siedzi sobie. Nie ma nic trudnego, on sobie lata na tym bananie, dlatego zabezpieczamy go gumeczką, która spowoduje zatrzymanie go. Ja zaraz pokażę, tylko pozwolę sobie to już nabić ładnie tego stoperka silikonowego. Fajne mamy w firmie, one fajnie blokują. Proszę bardzo, mamy zestaw. Zestaw mamy, proszę, zrobiony. Tak wygląda mój zestaw na tą wodę. Do tego bierzemy sobie, ja akurat tutaj używam ołowików foksika. A foksika, może pan prezes mi wybaczy, ale sztuką jest przechytrzać te rybki. On dobrze o tym wie. Ucieka. Takich foksików sobie używamy, nieważne. O, podważę sobie tą gumeczkę. O, nożyczkiem. Bierzemy gumeczkę. Owiczek. Zaciskamy. O. O. I zaciągamy gumeczkę w środeczek. Ciach. Obcinamy nadmiar gumeczki, nie będzie nam potrzebna. Chowamy i nasz zestawik zostawiamy tutaj w tym miejscu. Ja uważam, że tu powinniśmy zostawić troszeczkę, te pół centymetra sobie luzu. Tak wygląda mój zestawik, który dzisiaj niesamowicie skutkuje tutaj rybkami. I co? Bierzemy rurki antysplątaniowe. Proszę. Oczywiście też dostępne na naszej stronce gumeczki. Proszę, takie gumeczki. O, naciągamy. Łapiemy tutaj ciach, zapobiegnie to wyczepieniu się z krętlika, z agrafką. O, i pięknie nam też ułoży tym przyciężarku. O kurczę, no niestety też tak bywa. Kurczę, coś mi nie idzie. Zmienię igłę. Weźmiemy sobie długą, konkretną, męską igłę. Tu nie będziemy mieli problemu. Naciągniemy na igiełkę. Proszę bardzo. Teraz już nie będzie tego problemu. Czasami tak bywa, że problem się pojawia znikąd. Naciągamy, ściągamy. O. I tak jak mówiłem za pierwszym podejściem,
potrzeba matką wynalazców, jak ja zawsze mówię. Łyczek za was. I taka oto zestawik wygląda tak. I co robimy? Wkręcamy killera dzisiejszej wyprawy. Ananasika. Założymy 14. No bo co? Albo grubo, albo wcale. Oj, upadł. Już go podniosłem. I wkręcamy takiego ping-ponga delikwenta na wkręteczkę. Ciach, ciach, ciach. Niesamowita sprawa. Jak się łapie na pojedyncze popki, wkrętki, niesamowicie ułatwiają łapanie. Mamy o, przypłonik gotowy. Jak będzie rybka, wrócimy do tematu budowy przypłon. O, to jest mój prosty przypłon na miękkim błosie. Proszę, z miękkiej plecionki. Run your rig. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. No to już, panie, lecimy. Z karasiem? To jest karpik. Żeby z tych zaczepów tam wylazł. Jedziemy z nim górą. Spróbujemy. Nieduży. Postaram się górą go przeciągnąć nad tym krzakiem, który pod wodą jest. Już dwie ryby w tym krzaku mi zaparkowały. Nie mam ochoty stracić trzeci. Jaka by nie była, tym bardziej, że już nocka się robi. Będziemy zmieniać taktykę, troszeczkę głębiej stawiać zestaw. Idzie jak dzieciak. Idzie jak dzieciak, aż dziwne. Coś nie tak jest, ale coś tam jest. Fajnie, że założyłeś maseczkę, kolego, trzymając kamerę. Super, super. Ależ kurde, widzisz? Na sztywniaka. Mówię, nieduży, ale wariat i cieszy, nie? Kart w dolinie. Proszę, ale zobaczcie, jak kmony mają siłę. Jest kij wygięty, a niewielkich gabarytów. Mam nadzieję, że będę miał przyjemność spotkać się dzisiaj z karpiem dwucyfrowym, bo te małe robią niesamowite Eldorado. To już myślę sobie, co robią te duże. Ale haczyciek wymieniony. Przypłon wymieniony, no i kuleczka, ananasik. Dzisiaj ananasik robi robotę niesamowitą. No i teraz troszeczkę go podkręcimy na chujku. Mamy tego chujka tu na stole. Założymy. Op. I siedzi. I lecimy na matę. Nieduży bączek tak zwany, ale jest. Ale jest. Proszę, zobacz, jak wyglądają karpiki. No nie, proszę. Dobra. Op. Ślicznie. Trochę agresywnie go pociągłem, no ale trudno. Inaczej by zaparkował w krzaku i nie miałbym możliwości wydrapania go stamtąd. Taka rybka. Czekaj, przyniosę wodzianki troszeczkę. Kurczę, z tego nie będę mówił tu z jakiej firmy, ale pewnie karpiarze wiedzą jaka to firma. Dobrze, to chociaż to wiaderko się przydaje do polewania wody.
Taki nosek ma to. Widzisz? Zaraz go tam odkazimy. Proszę, oto jest kabanek. O, tu ma ranę. Z tej strony ma ranę, z tej strony ma ranę. Coś go tu próbowało ciepnąć. Już wróćmy tu na tą ranę. Patrz, jedna rana. Jakaś przez jakiegoś wydrę próbowała i z tej strony też go próbowała drapnąć. Kto złapie tego karpa, dostanie kulki. Mam tu taki mocniejszy preparacik dla kolegi. Ajajaj. Dobrze, dobrze. Tam też jest szyba. Twoja. Spokojnie, spokojnie. Ale coś tam już się pyta. Schodzą na głębszą wodę, tak jak wymyśliłem sobie to. Nie wiem, no co nam się dzieje. Dobra. No, karpik około 5 kg. Może 6. Nie wiem, skąd ludzie biorą czasami te wagi, kurde. Bączka takiego złapią, a nagle się robi 15. Pojechał. Co? Pojechał. U ciebie pojechał? Tak. Zobacz, ja mam tutaj... Pojechał. 7 kilo, czyli minus kilo 50. Nie stresuj się, Dima. Złość piękności szkodzi, a ty, kolego, nie masz czym szastać. A tak, dla przykładu, teraz zobaczymy, ile sama ta mata waży. Z czystej ciekawości. I szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, tak sobie strzeliłem te kilo 80 odliczą. A w sumie nie wiem, ile nawet ona ma. Kilo 600. Kilo 600 mokra mata. Czyli trochę przesadziłem. 200 gram przesadziłem. Kolejny karp. Z podstanowiska numer 1. Karp Dolina. Choć siedzę na 10. A tak dla picu. Pozdrawiam. Hej. Kolejny kaban. Skusił się na ananaska. Pewnie nie będzie widać, ale możecie mi uwierzyć. Pokażę wam, jak wygląda. Nocny, przy pełni prawie, że myśliwi, widzę, tam jeepem ujeżdżają. O kurwa. Ależ one na tej karp dolinie są silne. Się w głowie nie mieści. Piękny. Kocham to, kurczę. Kocham to, proszę. Piękny golec z karp doliny. Dał mi niesamowicie piękne ryby. Na pewno dwie cyfry już są. Zaraz przekonamy się, ile ma. Mam nadzieję, że było go widać. Zaraz zobaczymy, ile moje te. Ja stawiam już, panie kolego, że dwie cyfry. 9. Maska jest, rękawiczki są. Panie kolego. Już. Podnosimy. Jest, mogę potwierdzić. Spoko. Nie będziemy. Jest, niestety. Dalej kilo odliczyć 60, czyli dalej nie mamy. Ja nie wiem, jak oni ludzie ważą tutaj takie dwie cyfry. Za każdym razem, jak taki piękny karp. I on nie ma. Szefie, proszę o nową wagę. Jako bonus. Na kuleczkę ananasika, proszę. Gdzieś tutaj leży zestawik. Zestawik. O, aż się przesunął. O, piękny poranek. Na łowisku karp dolina. Dwie wędki już wywiozłem. Na noc zwinąłem wszystkie wędki. Wyobraźcie sobie,
po ciemku. Łapanie w krzaczkach to jednak, sami wiecie, że to nie łapanie. Straciłem 2 zestawy, straciłem 2 ryby. Postanowiłem wyspać się. Przecież nie zawsze musi chodzić tylko o karpie, tylko o wspaniały klimat na łowisku. I zaczynamy pracować. 2 wędeczki wywiezione. Piękny wschód tam mamy. Słoneczka, coś pięknego. Coś pięknego. Mamy. O, kręci się tam wiatraczek, całą noc się kręci, jakieś światełko czerwone mryga. Coś wspaniałego. A tam jeszcze mamy kolegę, który nam świecił całą noc. Dzięki ci, łysy, za to. Coś wspaniałego. Klimat łowiska naprawdę urokliwy, leżąc w namiocie. Mówiłem sobie, wspaniale, piękny wschód słońca, tego mi brakowało. Jestem pewien, że teraz korona to mnie nawet nie tyknie. Coś wspaniałego. Oczywiście maseczkę, bo nie wiem, gdzie Dima pluje, że trzeba. Pozdrawiam łowiska Karp w Dolinie. Poranek wstał. Trzeba wywieźć zestawy. Tym razem wstawiam na Bloodworm jak zwykle i pelecik Bloodworm. Zobaczymy. Wywozimy. Kolega Dima wciąż śpi. A według zasady machaj będą, ryby będą. Lecimy z tematem. Standardowo jako łyżeć szukunie rzucimy papu, nie więcej. To jest uważam, że git portyjka, beleciki, to co mówiłem wcześniej. Jak wygląda wywózka? Dena Bowl. Wypływamy sobie to wszystko dalej. No i point numer, który chcemy tam zrzucić. Tutaj weźmiemy 10 i go. Leci. Na 10 mam taką góreczkę tam zaznaczoną. Będzie dookoła 4 metry, a tam taki cycek wystaje wręcz, cycek niewielki, ale wychodzi nawet na 2,5 metra. Także warto by było tam zyskać zestawy i tam właśnie leci ten zestaw. Wszystko pokazuje, mamy 34 metry do celu. Super sprawa. Koniec obrony. Piękne miejsce. Nie wiem, jak tu może dopaść mnie koronawirus. Pozdrawiam wszystkich. Żegnam. Do usłyszenia, do następnego razu.